Przestrzeni w Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych nie brakuje. To przestrzenie, na które umysły gości otwierają się za sprawą sztuki. A wszystko zaczęło się 40 lat temu od jednego pomieszczenia i zapachu lakieru do drewna. W roku 1975 Sieradz po raz drugi w swojej historii został stolicą województwa. Niewielkie wówczas miasto powiatowe potrzebowało czegoś wyjątkowego, by podkreślić nowy status. Tym czymś okazała się Galeria Sztuki Współczesnej. Pomysłodawcą stworzenia takiej placówki był Adam Fudała, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu. Na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych oddano jedną salę w nieistniejącym dziś budynku z Bowidu przy ulicy Zamkowej. Pierwszy kierownik Wojciech Zibert i jego współpracownica Hanna Skonka sami malowali ściany i parkiet, by już w styczniu 1976 roku otworzyć pierwszą wystawę w Sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych. Galeria podnosiła prestiż nowo powstałego województwa. Miała jednak dużo ważniejsze zadanie – promowanie sztuki współczesnej i edukację. Z której strony by nie spojrzeć, działalność galerii w Sieradzu prezentuje się wspaniale. Od pierwszych wystaw, głównie artystów łódzkich, najważniejsze było zapewnienie odwiedzającym BWA spotkania ze sztuką najwyższej próby. Już w 1976 roku, kiedy placówką kierowała Janina Sakowicz, powstała Grupa Sieradzka skupiająca artystów mieszkających i tworzących na ziemi sieradzkiej. Galeria miała bowiem nie tylko prezentować sztukę, ale też integrować środowisko twórcze. Grupę sieradzką tworzyli Alicja Szkudlarek, Janina Sakowicz, Maksym Dzierzgowski, Kasjan Farbisz, Franciszek Kubiak i Bolesław Stępień. I już w 1976 roku zaprezentowali swoje prace na wystawie zbiorowej. Udowadniali, że sztuka może powstawać wszędzie, nawet w niewielkim wówczas Sieradzu. W tym samym 1976 roku Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zorganizowało pierwszy z wielu plener malarski. Plener to ważne doświadczenie dla artysty, bo w oderwaniu od codziennych spraw może poświęcić się tworzeniu. Dzięki plenerom organizowanym przez sieradzkie BWA, artyści z całej Polski początkowo poznawali miasta województwa sieradzkiego. Uwieczniali na płótnie zaułki, uliczki i architekturę. Lucyna Kuleczko, która w 1978 roku została dyrektorem sieradzkiego BWA, postanowiła nieco zmienić formułę plenerów. Chciała ocalić od zapomnienia odchodzącą sieradzką wieś i w 1986 roku zaprosiła artystów do Kamionu. To było niezwykłe wydarzenie, ponieważ wielu twórców zakochało się we wsiach z domami krytymi strzechą i mieszkających tam ludziach. Jednym z największych orędowników ziemi sieradzkiej był Jerzy Duda-Gracz, który od 1987 roku uczestniczył w plenerach. Jerzy Duda-Gracz został ojcem chrzestnym nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Matką chrzestną była Zofia Sobczak, ówczesna dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu. Remont trwał 6 lat, ale warto było czekać. BWA otworzyło swoje podwoje w budynku zajazdu pocztowego z początku XIX wieku przy ulicy Kościuszki 3 w 1989 roku. Galeria ma odtąd dwie sale wystawiennicze, magazyn i zaplecze biurowe. Wciąż jednak jest to przestrzeń, gdzie człowiek spotyka się ze sztuką. Dyrektor Lucyna Kuleczko stworzyła galerię sztuki na najwyższym poziomie. Nowa siedziba, większa przestrzeń wystawiennicza i odpowiednie zaplecze pozwoliły na rozwinięcie skrzydeł. Można było wystawiać prace wybitnych twórców. Sieradzkie BWA szybko stało się wzorem dla innych placówek w kraju. Artyści do dziś zabiegają o możliwość pokazania swojej twórczości w Sieradzu i cierpliwie czekają w kolejce, nawet 2-3 lata. Galeria nie zapomina także o swoich, dlatego regularnie organizowane są sieradzkie prezentacje plastyczne. Na wystawach premierowych, których rocznie BWA organizuje od 10 do 15, prezentowane są wszystkie dziedziny artystyczne – malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, fotografia, plakat, tkanina unikatowa, ceramika, instalacja przestrzenna i sztuki multimedialne. Galeria to nie tylko wystawy i plenery. Równie ważnym aspektem jej działalności jest promowanie sztuki i zachęcanie do twórczych poszukiwań. Stąd cykliczne prezentacje prac artystów nieprofesjonalnych. BWA organizuje również konkursy wiedzy o sztuce skierowane głównie do dzieci i młodzieży. W 1992 roku sieradzkie BWA we współpracy ze szkołami i ośrodkami kultury zorganizowało muralia. Pierwsze edycje wiązały się z tematami baśniowymi. Miały zachęcić dzieci do twórczej ekspresji. Z czasem funkcja muraliów została rozszerzona. Po zmianach administracyjnych imprezę współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd Miasta Sieradza, a tematyka związana jest z ochroną środowiska.
dzieci promują na przykład segregowanie śmieci czy ochronę rzeki Warty. Co roku młodzi artyści tworzą jedyną w swoim rodzaju galerię pod gołym niebem. Na murze BWA powstają piękne prace, które można podziwiać podczas spacerów po sieradzkiej Starówce. Od 1995 roku dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu jest Małgorzata Szymlet-Piotrowska, która kontynuuje wspaniałe tradycje galerii. W niełatwych dla kultury czasach stara się, by sieradzkie BWA wciąż było centrum życia kulturalnego regionu. Dla miłośników sztuki drzwi są zawsze otwarte, artyści mogą tu o niej porozmawiać. W BWA czują się jak w domu, bo w sieradzkiej galerii jest też miejsce na rozmowy od serca i żarty. Co ma Kośka? Proszę, przepraszam. Bo właśnie tak czułam, że nie mogę się odnaleźć w tej przestrzeni. Już może. Artyści czują się związani z sieradzkim biurem wystaw artystycznych, dlatego chętnie włączają się w akcje charytatywne. Przekazują swoje prace na współorganizowane przez BWA aukcje, między innymi na rzecz ratowania klasztoru sióstr Urszulanek, jednego z najcenniejszych sieradzkich zabytków. W 1999 roku zmiany administracyjne odebrały Sieradzowi status miasta wojewódzkiego, co miało znaczący wpływ na finanse placówki, ale nie na jakość oferty. BWA wciąż organizuje plenery, bo artyści chcą przyjeżdżać do Sieradza. Od 2007 roku goszczą w sieradzkim klasztorze sióstr Urszulanek. Nie ograniczają się do malowania jego niezwykłych wnętrz, ale odkrywają miasto, jakiego sieradzanie na co dzień nie zauważają. W 2013 roku otwarta została nowa galeria na piętrze. Prezentowani są tam artyści nieprofesjonalni, twórcy dopiero rozpoczynający karierę, ale też ci, za którymi tęskni sieradzka publiczność. Organizowane są wystawy prac zgromadzonych przez Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych, a jest ich w magazynach ponad 900. W galerii na piętrze jest też miejsce dla innych dziedzin sztuki, muzyki i literatury. O znaczeniu sieradzkiej galerii świadczy zainteresowanie, jakim cieszy się organizowany od 1997 roku ogólnopolski konkurs malarski Triennale z Martwą Naturą pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas każdej edycji jury oceniało kilkaset prac artystów z całej Polski, a podczas ostatniej, siódmej, już ponad 500. Tymczasem do ścisłego finału może wejść ich około 70 prezentowanych na wystawie pokonkursowej. Sieradzkie Triennale jest jedyną taką imprezą w Polsce, dlatego swoje prace nadsyłają wybitni współcześni artyści. Nigdy nie brakowało jednak twórców sieradzkich, często również w gronie laureatów. Przez 40 lat Sieradzka Galeria zaprezentowała ponad 450 wystaw premierowych, poplenerowych i pokonkursowych. Wśród autorów znaleźli się wybitni polscy twórcy, m.in. Andrzej Mleczko, Szymon Kobyliński, Władysław Hasior, Jerzy Duda-Gracz, Andrzej Strumiło, Stanisław Mazuś, Jan Trojan, Tadeusz Majda, Andrzej Gieraga, Anna Frąckowicz, Tamara Sas, Izabela Łapińska, Mariola Wawrzusiak i wielu, wielu innych. BWA to także miejsce prezentacji twórców związanych z Sieradzem: Haliny Nowickiej, Kasjana Farbisza, Tomasza Klimczyka, Aleksego Nowaka, Katarzyny Nowak-Kiminki, Karoliny Antczak, Cezarego Zbrojewskiego czy Dariusza Chojnackiego. Wielu wspaniałych twórców związanych z Sieradzkim Biurem Wystaw Artystycznych odeszło. Pożegnaliśmy Kasjana Farbisza, Tadeusza Majdę, Franciszka Kubiaka, Alicję Szkudlarek, Bolesława Stępnia, Leszka Rózgę. Odeszli uczestnicy sieradzkich plenerów: Jerzy Duda-Gracz, Zbysław Marek Maciejewski, Marian Wodzisławski, Janina Habdas, Józef Wasiołek, Ewa Kałczak, Ryszard Popow, Zdzisław Walter, Jolanta Zdrzalik, Sylwia Jurkiewicz-Kokot, Antoni Chodorowski. Żyją jednak w pamięci miłośników sztuki za sprawą wystaw organizowanych w BWA. Sztuka opisuje świat, zatrzymuje go na płótnie, papierze lub w kamieniu. Tworzy cywilizację i czyni nas ludźmi. Dlatego Sieradzkie Biuro Wystaw Artystycznych to miejsce wyjątkowe. Tak mówią o nim artyści i goście. Maria Kaźmierczak, inspektor do spraw kultury w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Bardzo szybko zostałam wprowadzona w świat wielkiej sztuki. Poznałam specyfikę środowiska plastycznego. Wielogodzinne rozmowy i samo przebywanie z artystami, których o każdej porze można spotkać w BWA, zmieniły moje urzędnicze spojrzenie na świat ludzi sztuki. Aleksy Nowak, malarz, grafik. Galeria pozostaje fenomenem, który trwa w świadomości ludzi kochających piękno. Tak samo jest w moim przypadku.
Każda nowa wystawa w tym miejscu odnawia mnie. Po prostu idę ulicą Kościuszki, tuż przy rynku stoi biały duży budynek. Drewniana brama przede mną. Otwieram drzwi. Szeroki korytarz i wszędzie ludzie. Mijam się z nimi. Przestrzeń się magicznie powiększa i oto jestem wewnątrz tego wszystkiego. Małgorzata potrząsa dzwonkiem. Zaczęło się. Czy to będzie odkrycie nowego świata, czy sztuka cicha jak szum wody gotującej się na herbatę? Tego jeszcze nikt nie wie. Halina Nowicka, malarka. BWA jest na mapie naszego małego miasta miejscem, które daje poczucie bycia w centrum świata i wszechświata. Bez kompleksów. Przeciwnie, z dumą zapraszam tu znajomych. Chwalę się. Poznaję niezwykłych artystów, którzy pchają się do tej elitarnej, ekskluzywnej galerii, której nie stać na katalogi, a jednak czekają latami na to, by siebie i swoje prace tu eksponować. Z całą pewnością dla prestiżu. Troszczę się o to miejsce jak o dom, który daje siłę w trudnych chwilach. Marek Sak, malarz grafik. Uderzająca jest nie tylko życzliwość, z jaką spotkałem się już podczas pierwszej wizyty, ale także kompetencja, znajomość środowiska, wsparcie dla artystów, otwarcie na nowe pomysły i idee, a co najważniejsze, chęć ich prezentowania mieszkańcom miasta i powiatu. Jadwiga Maciejewska, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sieradza. Biuro Wystaw Artystycznych wciąż mnie zaskakuje swoimi pomysłami. To, co nam proponuje ta placówka, jest nietuzinkowe. Od wielu lat korzystam z oferty sieradzkiego BWA i nadal jestem zaskakiwana, zachwycona, wręcz urzeczona tym, co prezentuję. Za każdym razem, kiedy odwiedzam to magiczne miejsce, mam wrażenie, że wchodzę w inny świat, a wychodzę z niego trochę wrażliwsza. Właśnie niezwykły klimat tworzony przez ludzi związanych z Sieradzkim Biurem Wystaw Artystycznych jest jedną z największych wartości tego miejsca. Niezwykle trudno opisać słowami wszystkie emocje, doznania, których doświadcza się wchodząc do galerii. Jest w tym jakaś magia, metafizyka. Tu każdy naprawdę może zanurzyć się w przestrzenie sztuki.